pokażemy zastosowanie równania Bernoulliego za pomocą następującego urządzenia. Mamy suszarkę i piłeczkę ping-pongową. Włączymy suszarkę i zobaczymy, co się będzie działo, jeżeli spróbujemy piłeczkę umieścić nad tą suszarką. Widzimy, że piłeczka nie podlega sile grawitacji. Dopiero odchylenie o bardzo wysoki, o bardzo duży kąt względem pionu powoduje, że ta kuleczka przestaje lewitować i zachowuje się zgodnie z siłą grawitacji, spada w dół. Żeby wytłumaczyć, dlaczego tak zachowuje się ta piłeczka, dlaczego lewituje, a nie spada, musimy skorzystać z równania Bernoulliego. Równanie Bernoulliego mówi, że jeżeli mamy ciecz, która porusza się z pewną prędkością, to wtedy ciśnienie statyczne i ciśnienie dynamiczne, które jest związane właśnie z tą poruszającą się cieczą, oraz ciśnienie, które wynika z energii potencjalnej, jest suma, czyli ciśnienie hydrostatyczne, jest suma tych ciśnień jest stała. Jeśli któryś z członów rośnie, to pozostałe człony muszą maleć. Jeśli teraz zauważymy, co się dzieje z piłeczką, czyli jeśli sobie weźmiemy pod uwagę, że piłeczka znajduje się w strumieniu powietrza, które porusza się z dużą prędkością, to ciśnienie dynamiczne musi być bardzo duże. No, ponieważ piłeczka nie zmienia swojej wysokości, to ten człon można uznać, że jest również stały, czyli jeśli ciśnienie dynamiczne rośnie, to ciśnienie statyczne musi maleć, a więc tam, gdzie jest strumień powietrza, tam jest mniejsze ciśnienie. Jeśli jest mniejsze ciśnienie niż ciśnienie, które jest na zewnątrz, tam gdzie nie ma strumienia powietrza, to oczywiście ta różnica ciśnień będzie związana z pojawieniem się siły, która będzie spychała piłeczkę do obszaru, w którym właśnie ciśnienie jest mniejsze. I to jest wyjaśnienie zachowania tej piłeczki, która wydaje się w strumieniu powietrza lewitować. Dziękuję bardzo za uwagę.